witamy Państwa po nieco dłuższej przerwie. To jest program Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Galaksy. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Mieliśmy małe problemy czysto techniczne, no ale z nami już redaktor serwisu infoludek.pl, Beata Bagniewska. Witamy Cię bardzo serdecznie, jak co dwa tygodnie, na zmianę z koleżanką. Powiedz nam, moja droga, co ciekawego w tym tygodniu w życiu kulturalnym i nie tylko w Szczecinie. Witam serdecznie. Już tutaj rozmawialiście o wielu wydarzeniach kulturalnych, także kolejna dawka tym razem. Tym razem zapraszamy na koncert, który się odbędzie już jutro o godzinie 19 w Domu Kultury Słowianin. Będzie to koncert zespołu Koma. W zeszłym roku grupa wydała płytę. Z tej płyty znane są takie utwory jak Na pół i Los Cebula i Krokodyle łzy. Tegoroczna trasa jest podobno niesamowita ze względu na długość i pomysłowość koncertów. Także na pewno warto się o tym przekonać, także zapraszamy. A coś może dla miłośników kabaretu, żeby tak rozweselić? Wiemy, że to nie jedyna gwiazda, jaka do Szczecina zawita w tym tygodniu. Tak, dokładnie. W niedzielę w Szczecinie o godzinie szczecińskim Domu Sportu odbędzie się występ kabaretu Neonówka. Neonówka jest to jeden z najbardziej popularnych w tym momencie w Polsce kabaretów. Porusza tematy społeczne, polityczne oraz zajmuje się również wszechogarniającym nas absurdem. Także na pewno będzie śmiesznie i wesoło. Jest kabaret, ale jest też spektakl. Możemy przejść się do teatru i trochę pobawić się na innym poziomie humoru. Dokładnie, dwa spektakle. Pierwszy, na który Państwa zapraszamy, odbędzie się w Policach, w Miejskim Domu Kultury. W środę, 14 listopada o godzinie 19, będzie to spektakl gościnny Zamknięty świat. W roli głównej dwie bardzo zasłużone aktorki, czyli Krystyna Sienkiewicz i Zofia Czerwińska, które grają dwie ekscentryczne starsze panie. Spektakl jest pełen kombinacji na temat miłości, przyjaźni, zwariowanych relacji rodzinnych. Są również wymyślne intrygi i kłamstewka, także na pewno będzie wesoło ze względu na panią Krystynę Sienkiewicz, na pewno. To ten pierwszy spektakl, o którym wspomniałaś, a drugi? Drugi odbędzie się w Kołobrzegu w piątek o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultury. Będzie to monogram Emiliana Kamińskiego w obronie Jaskiniowca. Spektakl wraca na scenę po kilku latach na prośbę widzów publiczności. Emilian Kamiński demaskuje zawiłości relacji damsko-męskich, które niewiele się zmieniły od czasów pierwotnych. Także na pewno będzie ciekawie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo www.infoludek.pl. Beata Bagniewska, jak zawsze dobrze poinformowana, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne w Szczecinie. I spotykamy się już po dżinglu i po serwisie przyszłym informacyjnym, także nie odchodź za daleko, bo Państwo to jeszcze nie wszystko. Spotkacie. Dokładnie, jeszcze nie wszystko. Jeżeli chodzi o życie kulturalne w Szczecinie, też nie dokończyliśmy naszej rozmowy niestety tutaj czysto technicznie, ale dokumentart musimy powiedzieć kiedy. Dokumentart już właściwie trwa. No właśnie. Później mamy kolejne wydarzenia od 13 aż do zamykającego koncertu 20 listopada, czyli jeszcze ponad tydzień zabawy z filmem, ale nie tylko, bo dokumentart to nie tylko film. Dokumentart to też warsztaty filmowe, ale debaty na temat kierunków w tej dziedzinie. Każdy, kto się interesuje filmem, może właściwie przyjść i dowiedzieć się czegoś ciekawego, bo niektórzy się wstydzą, boją. Tak, a nawet podyskutować i przedstawić swoje poglądy. Dokładnie. Tak jak będzie to miało właśnie miejsce pod koniec już festiwalu.
Wiesz co, jeszcze tak pomyślałam o kabaretach. Ty jako aktor to też pewnie się tak troszeczkę tym interesujesz. Na przykład Neonówka to jest taki jeden z moich ulubionych. I myślę, że też na takich warsztatach można by też pytać o te kwestie tego, tej wesołości w filmach, prawda? O tym też się rzadko mówi, bo film dokumentalny kojarzy nam się jednak z powagą, jak sądzisz? Oczywiście, aczkolwiek to o tyle jest fajny materiał do tego, że można bardzo kombinować, bawić się obrazem i wywoływać uśmiech w trochę inny sposób niż robią to kabarety, prawda? Bo jednak zwykle obrazem, mało jest tekstu zwykle w filmach dokumentalnych. I dokładnie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o dokumentalne filmy, co jest moim ulubionym częścią tego wszystkiego, że jest tam naprawdę wielkie spektrum możliwości, bo mówimy o tym, że to jest polsko-niemiecki festiwal, prawda, ale na tę część konkursową z całej Europy zsyłają twórcy swoje filmy i próbują dostać się, bo jest to już poważany festiwal. Ale oni tworzą te dokumenty na całym świecie, także właściwie mówimy tutaj o polsko-niemieckim festiwalu, gdzie możemy obejrzeć obrazki z całego świata i naprawdę cały przekrój społeczeństwa, jak tylko można. Czy możemy się dokształcić, jeżeli chodzi po prostu o wszystko, nie? O całą kulturę. No i cóż, jesteśmy przekonani, że przekonaliśmy Państwa do tego, aby wziąć udział w Dokument Arcie, wszystkich tych, którzy interesują się filmem, no ale też, żebyście, drodzy Państwo, zainteresowali się tym, co dzieje się w Szczecinie, a dzieje się niewątpliwie, czego przykładem był nasz serwis kulturalny. No cóż, drodzy Państwo, wracamy po krótkiej przerwie z kolejnym gościem. Po krótkiej przerwie. Jest z nami Michał Kaczmarek. Twórca i wydawca programu Tylko Ważne Sprawy. Witam. Po tygodniowej przerwie, bo tydzień temu gościem umarł Yusuf, a dzisiaj mam przyjemność bardzo cieszymy się, że u nas też czasami przyjdziesz porozmawiać. Tylko Ważne Sprawy. Tytuł jak najbardziej adekwatny do najbliższego odcinka. Będą tematy bardzo ważne i wydaje mi się też trudne wciąż. Najbliższy odcinek będzie wyjątkowy, bo będzie podzielony na dwie części, ze względu na to, że zazwyczaj trwa on około pół godziny i jest jednoczęściowy, ale w następnym tygodniu będą aż dwie części, bo poruszymy aż cztery tematy. Tematy, które są bardzo aktualne, dlatego chcemy, żeby ten odcinek też był wyjątkowy, żeby po prostu niektóre tematy nie były już później nieaktualne, a zajmiemy się takimi sprawami jak po pierwsze mieszkania komunalne i podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych, temat, który bardzo oburza mieszkańców naszego miasta i my w programie Tylko Ważne Sprawy będziemy o nim mówić. Drugi temat to Szczecińskie Dni Różnorodności, relacja naszej koleżanki redakcyjnej właśnie z tych dni, bardzo obszerna relacja. Trzeci temat, bardzo kontrowersyjny znowu, może będziemy o nim mieli okazję za chwilkę porozmawiać, czyli czy apteki w Szczecinie i apteki w ogóle generalnie mają prawo odmówić sprzedaży środków i leków antykoncepcyjnych klientom ze względu właśnie na sumienie właściciela apteki. To jest taki temat. Bardzo kontrowersyjny. No. Kontrowersyjny. I czwarty temat, czyli temat, który się dopiero wydarzy, to będzie nasza szczecińska relacja z Dni Niepodległości, czyli z 11 listopada, a różne środowiska organizują Dni Niepodległości i właśnie będziemy w tych różnych środowiskach. Każdy pojmuje to święto na własny sposób i na własny sposób chce je celebrować, więc na pewno będzie dużo materiału do... Co będzie, to nie wiem, bo to dopiero w niedzielę, ale będziemy wszędzie. Powiedz, program tym razem podzielony na dwie części, aż cztery reportaże. Czy ty jako dziennikarz widzisz to, że w Szczecinie rzeczywiście dzieje się wiele, że po prostu trzeba tam iść i działać, jakąś interwencję podejmować? Czy rzeczywiście tego materiału jest aż tak dużo i nie jesteś w stanie po prostu dotrzeć do wszystkich nawet?
Najbliższy odcinek programu będzie bardziej społeczny niż interwencyjny. To jest właśnie tak, interweniować będziemy właściwie tylko w temacie czynszów komunalnych, a i tak, prawda, to radni podejmują decyzje, te decyzje zostały już podjęte, ale będziemy pokazywać, a więc to też jest jakiś sposób interweniowania. Pokażemy Państwu, jak wiadomo, radni podjęli decyzję na temat podwyżek czynszów w mieszkaniach komunalnych, podwyżki maksymalnie o 55%, a my pokażemy, czy rzeczywiście mieszkania komunalne mają taki standard, że wysoki, podwyżka je, powinna jest jakoś zostać, uzasadniona. Jest jakoś uzasadniona. No tutaj następnym... 55% to brzmi wręcz kosmicznie. Jak wyrok dla niektórych. To i tak już brzmi lepiej niż 100%, a o tym przecież rozmawialiście tutaj na tej kanapie na z politykami tak nawet. A więc rzeczywiście tutaj, że tak powiem, schodzimy z bardzo wysokiego cena trochę niższe, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście jak miałem płacić, jak płaciłem 100 zł, a płacę 150, mówię hipotetycznie, to i tak nie jestem szczęśliwy, prawda? No oczywiście, żadna podwyżka nas nie cieszy, chyba że podwyżka naszej pensji. No właśnie. Powiedziałeś też o tym, że są to tematy owszem społeczne, ale czy w przypadku tych interwencyjnych to jest tak, że ludzie sami zgłaszają się i proszą o pomoc, czy po prostu idziesz ulicą i widzisz po prostu jakiś temat, coś rzuca ci się w oczy? Czasami tak jest. Oczywiście, najlepsze tematy to są tematy, ja tu zawsze to podkreślam, które same do nas przychodzą, a nie te, które my wymyślamy. Oczywiście, takie tematy jak obszerna relacja z szczecińskich obchodów Dnia Niepodległości, czy Dni Różnorodności, dwa skrajnie różne tematy, dlatego będą w dwóch różnych częściach. To są tematy, które są wydarzeniami konkretnymi, ale taki temat właśnie jak podwyżka czynszów i to, jak odwiedzaliśmy na przykład mieszkańców naszego miasta, którzy pokazywali nam swoje mieszkania, za które płacą bardzo duże czynsze i pokazywali, że tutaj mamy grzyba na ścianie, tu mamy wilgoć, tu mamy stolarkę okienną, która jakby ją mocniej popchnąć, prawda, to zaraz wyleci, każą nam czekać na remont 6 lat, a teraz podwyższają nam czynsze. A więc to są takie tematy, o których warto mówić, tak mi się wydaje, i które rzeczywiście też same do nas przychodzą, bo to oburza. No mieszkania komunalne będą też naszym tematem, jeżeli trafi do nas już na naszą zieloną kanapę kolejny gość, bo jest to ciągle problem wielokierunkowo aktualny, bo z jednej strony jest ich mało, a te, które już są, i tak sprawiają ciągłe problemy, gdzieś ciągle wychodzi coś w sprawie tych mieszkań komunalnych. O tym zapewne powie właśnie wam wasz kolejny gość. Ja mogę tylko powiedzieć, że my byliśmy w tych mieszkaniach i widzieliśmy. No i rzeczywiście, jeśli ludzie narzekają, no to myślę, że mają powody. Chociaż druga strona medalu, rozmawialiśmy też z stowarzyszeniem, które zrzesza osoby wynajmujące prywatne mieszkania, takie deweloperskie. I jednak ceny mieszkań komunalnych w porównaniu z cenami rynkowymi mieszkań deweloperskich mają czynsze niższe o połowę, a więc to jest ten ale standard taki optymistyczny, powinien być adekwatny, nie? Ale standard, dokładnie. Druga strona medalu. Jeszcze ten temat, tak jak powiedziałeś, kontrowersyjny odnośnie aptek, które zabraniają sprzedaży środków antykoncepcyjnych. Jak to było z tym tematem? Sam natrafiłeś na niego? No, temat to jest wydarzeniówka, ale taka bardzo kontrowersyjna i budząca bardzo duże emocje wśród społeczeństwa. No, w sam raz do trudnych... W sam raz do programu, tak. Dwie apteki z naszego województwa wywiesiły na drzwiach swoich aptek informacje o tym, że nie będą sprzedawać leków i środków antykoncepcyjnych, gdyż jest to niezgodne z sumieniem właścicieli. No i właśnie, i tutaj się trochę polityka w to zaangażowała, ze względu na to, że środowiska lewicowe mówią, że nie można, tak? I złożyły skargę do Izby Farmaceutycznej, Izba tę skargę rozpatrzyła i rzeczywiście regulamin mówi, że właściciel apteki nie może uporczywie odmawiać leków wypisanych przez receptę, przez lekarza. A środki antykoncepcyjne to nie tylko, prawda, znane nam środki dostępne w kiosku ruchu, ale także środki wypisywane na receptę. I też pewnie spotkałeś się z ciekawą argumentacją i z ciekawymi ludźmi, kto pojawia się. Zapraszam na ten reportaż ze względu na to, że będziemy mogli zobaczyć dwie skrajne opinie. Skrajne opinie pod tym względem, że mamy środowiska lewicowe i mamy środowiska katolickie. Ich rozbieżność opinii jest jedna strona, diametralna. Jest diametralna, ale mamy też merytoryczną tutaj część, czyli Izbę Aptekarską, która mówi po prostu, że regulamin jest jaki jest i aptekarz niczym, prawda, misjonarz nie może się kierować swoim sumieniem w tym momencie, tylko musi robić wykonywać to, co swoją pracę. Musi wykonywać swoją pracę, oczywiście. Z jednej strony, czyli mamy emocje i tutaj bardziej serce, z drugiej strony jednak litera prawa jest nieugięta i... No to jest działalność taka, która jest regulaminowana, a więc tutaj no...
Ale to naprawdę zapraszam na ten reportaż, bo wydaje mi się, że będzie ciekawy. Ja już wiem, że na pewno tak, bo potwierdza to po raz kolejny takie powiedzenie, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Wydaje mi się, że w tym opinii przypadku będzie więcej jeszcze. Tak będzie, będzie mnóstwo. Nie doceniasz Polaków. Serdecznie zapraszam do obejrzenia obu środa, części. Środa, godzina 19.30, część pierwsza. Jeszcze... I środa, godzina 20.30, część druga. Dokładnie. A jeszcze ostatnie pytanie mam. Tak jak już wspomnieliśmy... Dobrze, mogę? To proszę, może najpierw pytania. Gdy jeździsz do osób, na materiał, do instytucji, czy jest tak, że dziennikarz, który robi reportaż, jest takim spowiernikiem, czy ty po prostu przyjeżdżasz do domu i nie do możesz zapomnieć? Do instytucji to nie. No może do instytucji nie, ale bezpośrednio do rodzin, tak jak mówiłeś o mieszkaniach komunalnych, gdy wracasz, to po prostu to przyjeżdża razem z tobą i rzeczywiście ludzie traktują cię jako taką osobę, której trzeba się zwierzyć i potem rzeczywiście masz w sobie trudno te wszystkie... Trudno powiedzieć, znaczy tutaj może nie personalnie, ale czasami jest to tyle trudne, że osoby, które na temat których przygotowujemy reportaże, wymagają od nas tempa. A czasami przygotowanie materiału społeczno-interwencyjnego trwa nie dwa dni, a dwa miesiące. I niektórzy tego nie potrafią zrozumieć i to bywa kłopotliwe. Ale poza tym to jest to, wydaje mi się, bardzo interesująca praca. Zapraszamy. Bywamy w różnych miejscach. Ja jeszcze raz zapraszam na... Wspominaliśmy tutaj o źródłach twoich tematów, jakie podejmujesz i wspomnieliśmy o tym, że ludzie mogą sami zgłaszać się do ciebie. No właśnie. Zapraszamy do kontaktu z redakcją Telewizji Pomerania i bezpośrednio ze mną na adres tws@pomerania.tv. I tam proszę wysyłać swoje propozycje. Ja jeszcze raz powtarzam. Środa, godzina 19.30 i 20.30 w Telewizji Pomerania. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Warto wiedzieć, co się dzieje i zachęcamy Państwa też do tego, aby wszelkie problemy i pomysły zgłaszać mailowo, tak jak Michał tutaj powiedział naszego maila. Zachęcamy, no a my wracamy po krótkiej przerwie. Witamy Państwa po krótkiej przerwie, tak jak Michał Kaczmarek zapowiadał, będziemy kontynuować temat związany z mieszkaniami socjalnymi. Socjalnymi, oczywiście. Z nami rzecznik komunalnymi. Z nami rzecznik z Bliku, pan Tomasz Owcik-Kozłowski. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten problem powraca niczym bumerang i co chwilę media bardzo dużo rozpisują się właśnie w sprawie mieszkań. Jest nowy pomysł na to, jak tę sytuację zmienić. Tak, rzeczywiście jest taki pomysł. Ja może zacznę od tego, że to zupełnie nic dziwnego, że media rozpisują się na ten temat i my jesteśmy wdzięczni zresztą za to, że media rozpisują się na ten temat, no bo kto ma informować, jeżeli nie media na ten temat właśnie. A tak, rzeczywiście jest taki nowy pomysł. Chciałbym, żeby tutaj nikt źle nie zrozumiał. To znaczy, to nie jest taki eliksir, który ma załatwić wszystkie sprawy, wszystkie kłopoty wszystkich najemców. To znaczy, to jest taki pomysł chyba, żeby wszystkim było wygodniej, a przynajmniej wszystkim tym, którzy są w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. I mówię tutaj już o osobach, które mają wyroki, eksmisyjne wyroki, ze wskazaniem właśnie lokalu socjalnego. To znaczy, bardzo często kojarzy nam się coś takiego, czy kojarzy się przynajmniej na taki pierwszy rzut oka, pierwsze usłyszenie tematu, że wiąże się to z tym, że mamy wyrok eksmisyjny, a więc rodzina, osoby, najemcy trafiają lądują na bruk. Właśnie, to jest takie powiedzenie, lądują na bruk. To jest nieprawda oczywiście, bo nikt na bruku nie wyląduje. Są dwa rodzaje eksmisji, to znaczy pierwsze ze wskazaniem lokalu socjalnego, drugie ze wskazaniem pomieszczenia tymczasowego. To są takie formy zabezpieczające, to znaczy, żeby właśnie tego bruku nigdzie w opinii publicznej, w takim dyskursie nie było. I co do tego pomysłu, o którym pan wspomniał, to znaczy jest taki pomysł, który mówi właśnie o tej możliwości eksmisji dłużnika ze wskazaniem lokalu socjalnego. Do tej pory odbywało się to w ten sposób, że realizacja takiego wyroku polegała na tym, że trzeba było taką propozycję lokalu socjalnego przedstawić po prostu temu zadłużonemu byłemu najemcy. Wiąże się to z tym, że ustawa nas zobligowała do tego, żeby takie mieszkanie socjalne było wyremontowane. Co jest oczywiście naturalne. I tutaj pojawiło się polskie cwaniactwo i tacy ludzie nie płacili rachunków.
zapuszczali swoje własne mieszkanie i trafiali do tego pięknego, wyremontowanego. Ja myślę, że cwaniactwo to jest za duże słowo, to znaczy jest naprawdę bardzo wiele osób w bardzo trudnej sytuacji finansowej, którym no, coś w życiu nie wyszło. Nie wiadomo tak naprawdę, kogo czekają trudniejsze chwile z nas i być może, nie życząc oczywiście nikomu, znajdzie się w takiej trudnej sytuacji. Jest takich najemców rzeczywiście sporo. Teraz takich wyroków jeszcze do zrealizowania mamy 2,5 tysiąca. No i te 2,5 tysiąca mieszkań socjalnych powinno się znaleźć i rzeczywiście to by uwolniło te, mówiąc kolokwialnie, kolejkę do mieszkań socjalnych. No i dałoby nam szansę też na to, że po prostu ci ludzie zaczęliby płacić czynsz, bo jak wiadomo, czynsz w tych mieszkaniach socjalnych jest dużo niższy. Rzeczywiście to, co pan powiedział, była taka grupa osób, jest nadal taka grupa osób, która mieszka w mieszkaniach o bardzo niskim standardzie, mają już wyrok eksmisyjny, no i wprost pytają się, kiedy w końcu nadejdzie ta eksmisja, bo chcielibyśmy, żebyście wyprowadzili nas do mieszkania socjalnego, bo mieszkanie socjalne jest po pierwsze tańsze, a po drugie jest wyremontowane. Chciałbym mieszkać w lepszych warunkach. No i tutaj jest taki paradoks, że z jednej strony oczywiście jak najbardziej te mieszkania trzeba wyremontować, a z drugiej strony mieszkanie socjalne to naprawdę nie jest przywilej. To trzeba zrozumieć na wstępie, to nie jest przywilej, bo eksmisja do mieszkania socjalnego to dla nikogo nie jest nic przyjemnego. Poza tym i co najważniejsze, no umowę na takie mieszkanie podpisuje się na 2 lata. Czyli innymi słowy, po 2 latach, jeżeli sytuacja będzie podobna, jeżeli znowu ktoś będzie się zadłużał, no wtedy jest kolejna eksmisja i znowu już tym razem pewnie pomieszczenie tymczasowe, o ile te warunki na to pozwolą. I to jest rzeczywiście droga do tego, żeby po prostu jakiekolwiek prawa do mieszkania stracić. No i ten pomysł, w końcu właśnie, do meritum. Bo tak wygląda to do tej pory, a planują Państwo, żeby to wyglądało nieco inaczej? Tak, planujemy, żeby to wyglądało inaczej, bo taką możliwość właśnie dała nam ustawa. Jest tutaj mowa o tym, żeby wprowadzić coś takiego jak tak zwane, to może się wydawać trochę oksymoroniczne, jak tak zwane eksmisje w miejscu. To znaczy, po pierwsze, to jest nazwa oczywiście robocza. Po pierwsze, to nie będą eksmisje, dlatego że tutaj nie będzie komornika, który kogokolwiek będzie wyprowadzał i będzie mu wskazywał na siłę mieszkanie i teraz właściwie droga... Właściwie fizycznie tego mieszkania nie opuści. Dokładnie. I teraz droga pani, drogi panie, tutaj będziesz mieszkał od dzisiaj, bo tak. Tylko polega to na tym, że zmieniamy status tego mieszkania, w którym mieszka dotychczasowy dłużnik, na właśnie mieszkanie socjalne, a więc automatycznie obniża się czynsz, no i my mamy nadzieję, że do takiej właśnie kwoty, którą po prostu będzie można uiszczać regularnie, a więc jest to korzyść na pewno dla zarządu budynków, ponieważ mamy szansę na to, żeby osoba po prostu regulowała swoje należności. No i właśnie ona się nie wyprowadza z tego mieszkania, to znaczy zostaje w tym mieszkaniu, absolutnie nic się nie zmienia, zmienia się tylko sytuacja prawna tego mieszkania, zmienia się czynsz, no i być może to, że te kwoty zaczną wpływać na konto zbilku. I unikamy sytuacji, o której mówiliśmy i która ma miejsce do tej pory, czyli czekamy na to, aż nas wyeksmitują do lepszego mieszkania. No właśnie, jest taka sytuacja, nam się też to wydawało w pewnym momencie nieco paradoksalne. Oczywiście tutaj jak najbardziej no, nie chcemy, nie możemy i nie powinniśmy w żaden sposób omijać prawa. Nie mamy w ogóle takich pomysłów, żeby to robić. No i wymyśliliśmy, że być może to jest taki sposób. To znaczy my sobie zdajemy sprawę z tego, że eksmisja to jest naprawdę ostateczność. To nie jest tak, że jeżeli ktoś nam z czymś zalega, to zbilk od razu wpada na szatański pomysł, żeby kogoś wyeksmitować, bo nie wiem, czerpie z tego satysfakcję. No to wcale tak nie jest. Przecież. Absolutnie nie. Nikomu to nie jest na rękę. Dlatego my najpierw rozmawiamy. Proponujemy na przykład rozłożenie na raty. Proponujemy spłatę zadłużenia. Proponujemy na przykład to, żeby starać się o umorzenie zadłużenia. Takie umorzenie może albo nałożyć prezydent, albo w zależności od kwoty zadłużenia, albo dyrektor zarządu budynków. Więc tych możliwości jest kilka. Proponujemy odpracowanie na przykład. Na przykład, tak. Proponujemy odpracowanie tych długów. No, kilkadziesiąt osób, mamy 2,5 tysiące wyroków eksmisyjnych, kilkadziesiąt osób zgłosiło się chętnych do odpracowania długu. No, no właśnie, bo często może argumentem jest to, że po prostu takie osoby nie mają pracy, więc nie zarabiają, więc nie mają za co opłacić. Może było prościej, tak jak Tomasz mówić, troszeczkę wyspani. Zgadza się, no to jest tak, że to jest też naszym zadaniem, to znaczy my nie chodzi o to, żeby z najemców czerpać jakiekolwiek korzyści. Przed chwilą pan redaktor przede mną mówił o tym, wydaje mi się, że trochę na wyrost, jak w strasznym stanie są mieszkania komunalne. My sobie zdajemy sprawę z tego, jak te mieszkania albo jak część tych mieszkań wygląda i to nie jest tak, że jeżeli ktoś nam składa pismo, to jak grochem o ścianę i my absolutnie nie zdajemy sobie sprawy i żyjemy w takim, mówiąc kolokwialnie, matriksie i wydaje nam się, że te mieszkania są fenomenalne i nic z nimi nie trzeba robić. Z drugiej strony pan redaktor pozwolił sobie na taki komentarz od autorski, że te czynsze są gigantyczne w tym momencie, powiedział bardzo duże. No, są na takiej wysokości, że tych pieniędzy brakuje na remonty.
Delikatnie mówiąc często. I to nie ulega wątpliwości. Ma pani rację, delikatnie mówiąc często, bo czasem remont to... kończy się na tym, że robi się lifting, a my zdajemy sobie sprawę, że potrzebny byłby naprawdę gruntowny remont tego wszystkiego. A taki lifting jest pomocny na krótki okres czasu, a później problemy wracają spotęgowane. A i tak jest kosztowny. Zgadza się. I w tym momencie dłużnicy są winni Zbilkowi 115 milionów złotych. No za to wydaje mi się, to... można wyremontować kilka mieszkań. Za to można wyremontować kilka mieszkań. Już nie chodzi nawet o ten dług, ale być może właśnie te zmiany tych kwot, które radni zarządzili swoją uchwałą, pozwolą na to, żeby chociaż niektórym żyło się lepiej. I do nas też docierają takie sygnały, że niektórzy najemcy skarżą się na to, że płacą uczciwie, no i właściwie płacą za to, że ci, którzy nie płacą, mogą mieszkać, bo za nich też trzeba opłacić wszystkie te opłaty, które są nie tylko stawką czynszu, ale pozostałymi opłatami, które są zawsze wykazywane w rachunku. No i tutaj jest o tyle trudna sytuacja, że nie ma złotego środka tak naprawdę. My sobie zdajemy sprawę z tego, że nie ma złotego środka i nigdy nie zadowolimy wszystkich. I wiemy, że podwyżka to jest takie wyjście, które po pierwsze jest konieczne, bo od 6 lat te czynsze nie rosły, a po drugie no, da możliwość zrobienia w końcu czegoś, co być może polepszy standard, albo na przykład da więcej mieszkań socjalnych, a więc ta kolejka dłuż i tak dalej i tym podobne, co no, porozwiązuje te problemy, o których teraz właśnie jest tak głośno. Cały czas tutaj krążymy wokół tematu, który jest wciąż projektem. Jak ocenia pan szansę tego, że ten projekt wejdzie w życie i jaka droga czeka go? Ta droga właściwie jest bardzo krótka, to znaczy teraz prawnicy sprawdzają wszystko pod tym kątem, jak to wygląda zgodnie z uchwałą, zgodnie z ustawą, czy właściwie można to zrobić i czy nikt na tym nie ucierpi. To trzeba sprawdzić naprawdę bardzo gruntownie, żeby nie było takiej sytuacji, że okaże się, że coś gdzieś komuś się wymknęło i właściwie cierpią na tym najemcy. I po tym sprawdzeniu tego wszystkiego, a właściwie już te wstępne ekspertyzy mówią o tym, że oczywiście coś takiego jak tak zwana eksmisja w miejscu można zrobić, no, zamierzamy podejść do tego programu i proponować tym najemcom, oczywiście po wcześniejszej weryfikacji sytuacji mieszkaniowej, sytuacji rodzinnej, tego jakie to jest mieszkanie, czy ono się kwalifikuje właściwie na to, żeby stać się mieszkaniem socjalnym po prostu, przedstawiać takie porozumienie, to znaczy zapytamy się tego zadłużonego, już byłego najemcy, bo on ma wymówioną umowę najmu, czy nie chce pan podpisać z nami umowy na lokal socjalny na 2 lata z niższym czynszem, zostaje pan w tym mieszkaniu, w którym pan mieszka teraz, no i może to będzie jakieś porozumienie między nami, może pan w tym czasie wyjdzie na prostą, może wszystko się ułoży, a my liczymy na to, nie ukrywamy, że jakiekolwiek kwoty z pana strony będą, czy z pani strony będą wpływały na nasze konto. No i jest taki pomysł, mamy plan, żeby z tymi eksmisjami w miejscu ruszyć już jeszcze w tym roku. Czy spotkaliście się państwo, czy pan może nawet osobiście z opiniami ludzi, czy też osób z najbliższego otoczenia odnośnie tego nowego planu? Jakie są głosy? Czy ten plan może się udać? Ten plan, wydaje mi się, że ten plan może się udać. My jesteśmy o tyle, nie wiem czy to dobre słowo, ale niepewni tego, bo to jest pionierski plan. To znaczy w Polsce takie rzeczy się nie dzieją. W Szczecinie postanowiliśmy spróbować czegoś takiego, zasięgnęliśmy opinii no, właściwie wszystkich stron. Tak jak mówił pan redaktor przede mną, tyle ile ludzi, tyle opinii. Ja bym nie powiedział, że wszyscy tutaj entuzjastycznie bardzo podeszli do tego planu, ale wydaje się to rozwiązaniem, które, mówiąc kolokwialnie, ma ręce i nogi i które pozwoli na wyjście z sytuacji takie, żeby właściwie wszyscy byli zadowoleni. No właśnie, mamy cały nadzieję, czas że tak mówimy będzie. Tutaj o zaletach tego pomysłu, całego projektu. W takim razie jakie pojawiają się głosy, co najczęściej jest zarzucane temu pomysłowi, dlaczego nie jest wcale taki dobry? Ja myślę, że to absolutnie nie jest żadna tajemnica, że są takie głosy, zwłaszcza te głosy ze strony najemców, którzy regularnie opłacają ten czynsz, mówią o tym, że czy to nie jest zachęta, to znaczy, czy to nie jest tak, że szanowni państwo, nie będziecie płacić, zostaniecie w tym samym mieszkaniu, jeszcze będziecie mieli niższy czynsz. No i tutaj zapominamy o jednym, to znaczy mieszkanie socjalne to naprawdę nie jest przywilej, to znaczy my wymawiamy umowę najmu, już ci się mieszkanie nie należy, i teraz dostajesz umowę najmu na 2 lata, no a jeżeli po tych 2 latach dalej nic się nie zmieni, no to tak naprawdę jest droga do tego, żeby stracić jakiekolwiek mieszkanie z zasobu gminy, więc to naprawdę nie jest komfortowa sytuacja dla nikogo, to jest pomoc z naszej strony i liczenie na to, że coś z tego wyjdzie, a z drugiej strony no to jest już taki ostatni krok, żeby jeszcze działać, żeby jeszcze postarać się, żeby wszystko było dobrze. Dziękujemy panu bardzo. Najemca traci po prostu status quo, który tak długo utrzymywał. No właśnie. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Drodzy państwo, teraz serwis informacyjny i wracamy z kolejnym gościem.